Jesteśmy z Jamesem Thompsonem, angielskim zawodnikiem, który będzie walczył z Mariuszem Pudzianowskim dla portalu Fight Sport. James Thompson. James, wydajesz się być w lepszej formie niż byłeś przy pierwszym pojedynku. James, you look a lot better than your shape is better than your first fight. Tell us about your preparation, about your shape for this fight. I had more time this time, preparation, so my shape is a lot better than last time. James powiedział, że ma więcej czasu, miał więcej czasu na przygotowania, więc po prostu mógł się lepiej przygotować i to zaowocuje w ringu, gdzie jest lepiej przygotowany. And also with winning last time, it gave me more confidence to get in the gym and train harder and do a good show this time. Również to, że wygrał w pierwszej walce, dało mu dużo pewności siebie, by wrócić na salę treningową i jeszcze ciężej trenować, by wygrać po raz drugi. James, czy udało ci się zobaczyć, jak dzisiaj na treningu wypadł Mariusz Pudzianowski? On też wydaje się być w lepszej formie. Have you seen Mariusz at this media training camp? Do you think he is in better shape than last fight? I've been to the same training camp as Mariusz before and I've done the same diet than he's done before, so I know what he's doing. And I think he needed to lose the weight. I think it's good for him. But I'm 10 kilos heavier and have a lot of experience, so that too is not good for him. So. James powiedział, że był również w tym teamie, w którym trenował Mariusz Pudzianowski, że wie, co tam się robi, że po prostu podniósł swoje umiejętności. Mariusz pewnie też podniósł, jednak mówi, że jest 10 kilo cięższy w tej walce niż był w pierwszej walce i będzie to utrudnienie z pewnością dla Mariusza. Okej, James, życzymy ci powodzenia w takim razie i do zobaczenia w Łodzi 26 na ringu KSW. We wish you luck at KSW 17 and we will see you in Łódź.